A we wszystkim dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jak to się mówi, remont magazynu, taki wstępny bym powiedział, bo jak zapowiedziałem, jak będzie padał deszcz, to po sprzątaniu tunelu zaczynam brać się tutaj właśnie za ten magazyn. Już częściowo go tu rozebrałem. Rozebranie mnie to idzie super. Lecie, kurde, piła, tamto. Tylko biura się sypią. Co chcę tu zrobić, moi drodzy? Tutaj chcę zrobić bramę wjazdową. Ze 30 lat się wjeżdżało tędy, a przewijadę tędy, wiecie? Tak mi się nudzi. Robimy to, tak jak mówię, tymczasowy wjazd. Bo z tego względu, że jak już będziemy już konkretnie robić, to tutaj będzie ściana murowana. Te drzwi postaram się rozebrać, ja już ich malutko rozbieram. Są to ogromne dziury, ja to chcę po prostu rozłożyć. Rozłożyć to wszystko, to się mi pościągać, pomalutku już demontuję to wszystko i złożyć tutaj te drzwi. Oczywiście one będą troszkę szersze, bo będą miały 3,5 metra, te mają ledwie mają 3 metry. A tutaj oczywiście zrobimy na stałe też, zadeskujemy. No ale jak już później konkretnie będziemy magazyn robić, to po prostu wyleje się fundament na całości. No i tutaj będzie ściana, to będzie ściana, to może jakieś tam okna się wstawi, zobaczymy jakieś drzwi, może leciutko rampę się zrobi, taką półmetrową, zadaszoną. Na ten rok to musimy zrobić tu przejazd, żeby można przejechać, bo jak będziemy tutaj robić, to musimy to rozebrać. Tę część musimy rozebrać i oczywiście będziemy tutaj wstawić. Suporeksy już masz? Suporeksy dojechały, tak, są już. Także postanowiłem zrobić tego suporeksu z tego względu, że ktoś powie, że może z tych płyt warstwowych byłoby szybciej i taniej. Powiem tak, przeliczyłem, stal jest też droga, też to trzeba było wszystko robić na jakichś konstrukcjach stalowych i to będzie drogie, także jak już mówię, częściowo już jest tutaj mur, bo z tej strony od sąsiada jest wymurowane, no i tam jest pomurowany, także to jakoś to wszystko zlepimy, skręcimy, no jakoś to będzie, dobra. Wymiarowo będzie to większe niż teraz? Nie, tak samo będzie. Troszkę nie chcesz nic wydłużyć? Troszkę będzie wyższe. Nawet koparko nie mógł przejechać, no. Ale po co? Tam musiał tego koguta ściągnąć, także troszeczkę to zrobimy troszkę wyższe. No. Także wiecie, to tak, słuchajcie, u mnie to jest jak na złomowisku, drugie życie się daje. Wycinam to, wstawiam to tutaj, prawda, już mam haka. Wtedy przewiercam tutaj. Ha, i tu pewna regulacja, góra, dół. Tak, żeby naciągnąć. Także pomalutku zobaczycie, jak kiedyś ludzie drzwi robili na stodołach. To będzie wszystko zrobione tak, jak kiedyś było robione. Po staremu. Po staremu. Deski z drzwi będą na drzwiach dalej. Dalej będą robione drzwi. A później te deski posłużą jako szalunek. Po prostu, bo na tej części chcę zrobić strop. No nic, ja miałem pokazać, ile deszczu napadał, tak? Przejdziemy do naszego zbiorniczka. Ale tunel wysprzątałem, co? No, dalej. Co ty gadasz? Cały? Calutki ten, patrzcie, było po tej ulewie, było 20, jest tyle. Wczoraj cały dzień pada, cały dzień padało wczoraj, leciutko. To wylej to. To gdzieś jakoś się zaznacza, czyli u nas już w ciągu pewno tygodnia napadało tyle. Czyli 65 ponad. No, naprawdę u nas pada tak łagodnie, no tytoń na pewno zginieje w tym roku. No to zgnije, nie zgnije, tylko zarośnie chwastami pewnie. No, ale dobrze, jeszcze tam obrobiłem wszystko międzyrzędzia. Także no nie wiem jak to jest, jak tam u was piszcie, czy naprawdę do was to ten deszcz nie doszedł jeszcze? A ma zajebistą pilarkę! No, mówię, przydaje się, nie trzeba szarpać, a wiecie co, szarpak mi się urwał przy mojej pile i tak wiecie, udaje, to no bym motorową robił. Dobra, pan redaktor przyszedł tutaj, mi troszkę pomoże, bo muszę zaznaczyć i wyrównać. Tutaj, żeby te ramy, do których będę przykręcał mocowanie pod zawiasy, były równe, czyli były tutaj wpione, idę zaraz po poziomice, wyznaczymy tu, ja tu powiercę, tu są śruby. Powierciłem otwory pierwsze na wylot słupów, to poskręcam tutaj, oczywiście gdzieś w tych miejscach, tam gdzie będą te mocowanie, będą właśnie te mocowanie pod zawiasy. Kiedy przewidujesz finalizację magazynu? Nie. Nie wiem, ja to będę dwa robił. Dwa sezony? To znaczy już konkretnej roboty, czy tej prowizorki tej dzisiejszej? Konkretna robota. Już z murowaniem, z zachem. To 2025? No trudno mi powiedzieć. Na pewno bym chciał w następnym roku zalać fundament. Tutaj jest fundament. No i jak to się mówi, zgromadzić cały materiał. Mhm. Tak, żeby już tam nie szukać, nie tu tego. Tu chcesz kostkę wykładać? Bym chciał później kostkę wyłożyć i przez to nic tu nie będę robił, no. Warsztat zostanie tam, gdzie zostanie? Nie, warsztat przeniesiony będzie na tę stronę. Stamtąd przychodzę całkowicie na tę stronę, na prawą.
Proszę odłożyć kamerę i działamy. Tutaj te ramę, kurde, jakby to powiedzieć, ościeżnicę do bramy. Tak pomalowałem na razie, to trzeba po prostu całkiem ją zaimpregnować. Tam musiałem poprawić. Także tutaj można robić, jest dach, można robić. No. Z jednej strony już jest przykręcone, jeszcze tam podkręcać, z drugiej strony też. Jest równo, już przechodzimy na drugą stronę. Tutaj na takich kątownikach robię, bo tutaj będzie co? Tu będzie taka żerdź. Żerdź, co to jest żerdź? To jest takie coś, do którego będzie przykręcane tej deski. O, w ten sposób to będzie robione. O, rzuciłem właśnie te drzwi, które będą przeszkadzać. Widzę, że tak pada, że tu się nie da pod okapem robić, bo miałem chęć zrobić właśnie te ściany. Bo drzwi to jest troszkę dłuższy temat, ale te ściany chciałem zrobić, bo wiecie, puścić trzy żerdzie, no i przykręcić deski, bo też będziemy robić tak, żeby to wszystko było zdemontować łatwo, czyli wszystko na wkręty będą robione. Pogoda ci nie rozpieszcza dziś. Pogoda nie rozpieszcza, ale jest super. Słuchajcie, co można było w taki dzień robić? Jedynie chlać. Znaczy no, spożywać ten, zrobić reset. Wymierzone jest tutaj, wkładam tu, przykręcam. I wszystko tak, żeby było łatwo rozkręcić. Te kątowniki, tak zwane kątowniki, chyba ciesielskie, gdzieś indziej się wykorzysta. Także nie ma tu tam jakiejś chochmy. Pada, jeszcze... pada. No patrz jak pada. Kurde, cały dzień. Wszystko nam gnije, ogórki nam gnije. Ja tak lubię ogórki. Takie słabe w tym roku, ja nie wiem. Ja lubię, jak przychodzą pierwsze ogóraczki, ja ci się kręcę. Ja normalnie zjadam solo. Wystarczy sól i ogórek. Działamy dalej, słuchajcie, działamy dalej. Nie ma to tamto, że deszcz pada, że się siedzi i patrzy się w telewizor. Oczywiście, można pooglądać. Można zasubskrybować ten kanał. Moi drodzy, bo tu zawsze coś będzie się działo. Wiertareczka, wiertło dziesiątka i jedziemy. Co ja tak zrobiłem? Rozebrałem jedne strony drzwi. Tutaj jest. Tutaj co tu były? Teraz są tutaj. Jak to się mówi, jedna deska mi zgniła, ale mniejsza z tym. Tych desek trochę jest. Deszcz przestał spadać, moi drodzy. Zaczynam robić tutaj te mocowania na tej ściany, tak jak mówiłem, tu na całości pójdą trzy pasy. Pójdzie po środku, dołu i tak pod górą, tak jak tutaj jest. No i co, bierzemy to na łomik. No i mamy drzwi. Kurwa, ciężkie te drzwi, myślałem, że lżejsze są. Za fraki dziada. Podkręcałem te śruby, także ten zawies już tylko tak powybijać. No. Dobra, to najwyżej niech leży. Łoma zabieramy. Będziemy montować te wzmocnienia. Pierwsze trzeba było jakąś odległość połapać. Jak ja to robię, o tak, to robię, o tak. Przykładam, prawda? Robię tutaj poziom. O, strzelam okiem. Już wam to nie pokażę, jak strzelam okiem, ale... No i teraz będę odmierzał. Odmierzam górę i łapię dół, tutaj jest ile? 120. I tak samo łapię tutaj, tu 120. To przecież inaczej nie będzie chciało być. I mamy górę. Biorę odległość 11,5. 11,5. O, tu jak się kończy ten. Tak nisko może być. Zaznaczam to, aby jedno. No. Środeczek. Cyk, cyk. Mówię, zawsze do takiej roboty to kupuję nowe wiertła, bo no mam, nie powiem, mam. Aha, to takie tam. Te wiertła nie powinny być właśnie stosowane. Co to wypadło? No, no takie zatrzaski są. Tam dobra. Będzie. Kurde. Lata jak kiełbasa. O, lepiej. Kołek szybkiego montażu i jedziemy. Ogólnie to jest kołek dziesiątka, a to jest dwunastka i tak on by przechodził, prawda? Także jak jest, Krzysiek ma takie oszczędności. Powiem, że nie znalazłem, byłem w tym markiecie, nie znalazłem takiej długości, jakiej bym chciał. Nie znalazłem dwunastek, czyli co, nakładam podkładeczkę. Sama schodzi tu z dziesiątką, cyk, cyk. O, kołeczek, moi drodzy. Młoteczek, to można wkręcić, wiecie? O! I już mamy. A tutaj będę nakręcał ósemki, bo w sumie... Kurde, dalej Krzysiek oszczędności robi. No nie robię oszczędności, mam ósemki. Ja tutaj w sumie jeszcze zaznaczę u góry. No i spotkamy się, jak już może będę wiercił tutaj tymi ósemkami. Góra przymocowana. No teraz wiercę ósemeczkami, tak jak mówiłem. No i ósemeczki, bo mam!
O, dobra, wymontowałem tutaj ten celownik, który tutaj służył jako mocowanie zawiasów do bramy. Chociaż te bramy to mało kiedy się otwierało, bo ona taka była, tak było to podzielone na taką mniejszą połowę i tutaj większą, taką przejazdową. Nie wiem, tak to jakoś może była inna koncepcja, na inne myślenie było. Nie nagrywałem, bo to nie było zgodne z przepisami. Także ja to muszę zaraz osłonę założyć. A zawiasy, moi drodzy, podcinałem tamte, co tu są. Prawda? Mamy tutaj, bo ja nie pokazywałem wam. O, tak, prawda? I tak będzie spawane gdzieś w tym miejscu. Może tak równo na to śrubo, prawda? I tu będzie mocowane. No, moje spawanie, zobaczcie. Krzysiek, twoje spawanie? No tak samo teraz spawasz. Tak samo? O, kurwa, moje kolano. Rozbroimy te wrota, jak ja to robię. To jakiś rdzewiacz. To zostały tylko same podkładki. Ale dobra, pomalutku. Nie mam cierpliwości do rękawi, zawsze ich gubię. Dobra, to co? Odkręcamy pierwsze to. Weźmiemy jeszcze sobie kamyczkę. Kamyczko weźmiemy, żeby sobie na nim posiedzieć. O! No. Człowiek się musi nachodzić. No i co? Pierwsze demontujemy śruby. Tak szybciutko. Oczywiście też nie wyrzucamy. Nie ma to jak na zewnątrz to robić. Podkładeczki wszystko zbieramy. Nie ma tako. Może się przyda, może się nie przyda. Albo się wywali na złom. Zobaczymy. Cyk. No, już prawie wszystko mamy. I co? Teraz szukamy gwoździ. Tego trzeba wydobyć. To się mówi najważniejsze, żeby chociaż te celówki odzyskać. Ewentualnie jeszcze tutaj łyżeczką sobie tutaj podczepimy. Też, żeby nie uszkodzić. Kamyczek bierzemy. A tam się dzieje. Na dwie deski przypada dwa gwoździe, znaczy na jedną deskę przypada dwa gwoździe. Przerzucamy to. Co my tu mamy? Od razu zawiasy nam odchodzą. Zbieramy śruby, żeby tam nie uszkodzić deski. No to jak mówię, przykładam siekierkę. I już mamy prawie wszystko gotowe. A tu jak jest? Jak leciutko gwoździe wychodzą, to nawet nie trzeba tej siekiery przykładać. I zabieramy do środka. Ja mówię, żeby nie namokły. O, tu zostało coś. Dwa gwoździe. Cofamy. I już mamy. I już deska zrobiona. Teraz to samiutko robimy tutaj. To nam się cofa. I wyciągamy. Mamy już, jak to się mówi, wszystko zdemontowane. I tak to wygląda. O, także tyle zostało już drzwi. Także ja to zanoszę do środka. Spróbuję jeszcze jedną rozebrać, bo jest jeszcze troszkę czasu. Dobra, znowu się widzimy. Jak to się mówi, już zrobiłem to. Czwarte wrota. Kurde, jak w tym filmie, dziewiąte wrota. No, czwarte wrota już robię. Masz powiem tu tak, specyficzną deskę, widzę. Jak, no. Dobra, ja tu już kończę. Nie będę już pewno, ten film już będzie tak długi, że naprawdę, bo naprawdę dużo było tego materiału. Piszcie w komentarzach, co wyście robili w sobotę, czy tylko żeście się resetowali. Także zapraszam do czytania książki Wielki Reset Klausa Schwaba. Tak, żeby wiecie, 05, 07 przeczytać, no. Także moi drodzy, jutro niedziela, miłej niedzieli życzę, smacznego obiadu i do następnego. To jest bardzo fajna książka, czytam, już zacząłem ją czytać, wiecie. Zacząłem czytać, no. No tak nie mam czasu, wiecie, roboty dużo. Klaus Schwab, Wielki Reset.